Oj, siemaneczko, moi drodzy, witajcie. Troszeczkę później niż było to zapowiadane, natomiast jest kolejny live, kolejne spotkanie dzisiaj. Spotkanie myślę około godzinne, może półtorej godzinki. Przetestujemy sobie Zoo Simulator. Już wam wrzucam obraz. Proszę bardzo, moi drodzy. I lecimy sobie z temacikiem. Standardowa opcja, moi drodzy, jak przy wczorajszym live'ie odnośnie Harvest Days. Mamy poukrywane wszystkie rzeczy związane z live'em, natomiast wszystkie funkcjonalności live'a zostają, tak żebym mógł sobie później z tego stworzyć jakiś odcineczek. Dobra, nie przedłużajmy. Zoo Simulator, gra, która niedawno została wypuszczona na rynek, wersja 1.00.23. Gramy na najwyższych ustawieniach, rozdzielczość 3440x1440. Jak widzicie, mamy nasz piękny, rodzimy polski język, więc tutaj nie będziemy jakoś specjalnie kombinowali, przedłużali, tylko od razu nazywamy swoje zoo. Nasze zoo będzie się nazywało... Nie wiem. Zagroda... O, Topikora, niech będzie. Niech będzie. No, zagroda Tofika, bo widzę, że więcej się nie zmieści. Najgorsze w każdej grze jest, wiecie co? Stworzyć swoją postać i nazwać swoją postać. Ja tego nienawidzę po prostu, nie? Są dwie rzeczy, które dla mnie po prostu mogłyby nie istnieć. Ale wiecie jak to jest? Jakby tego nie było, to by się okazało, że kurczę, mogłoby jednak to się znaleźć, nie? Że... dobra, dajcie mi tylko sekundeczkę, ja sobie tylko spojrzę na filtry, dokładnie. Przerzucę wam tutaj filterki, tak żebyśmy mogli korzystać normalnie z mikrofonu. Jeszcze mikrofon troszeczkę obniżę. Dobra, powinno być cacy. Tak, moi drodzy, zadania. Użyj wsadu. Mamy użyte. Użyj komputera, kup spawarkę i kup pręty. No dobrze. Mamy komputer. Wciśnij lewy przycisk, aby otworzyć. Wdrożenie w działanie komputera. Przy użyciu komputera może zrobić wiele istotnych rzeczy w swoim zoo. Adoptować zwierzęta, kupować przedmioty, sprawdzać statystyki. Wszystko w jednym miejscu. Sklep. Jedzenie, materiały, sprzęt do naprawy. To właśnie z tego miejsca kupisz je wszystkie. Adopcja zwierząt. W tym miejscu znajdują się zwierzęta, które nie są mieszkańcami twojego zoo. Zarządzanie zwierzętami. Status zoo, czyli reputacja i tak dalej. Ulepszenia narzędzi. Spoko. Pracownicy, renowacje, powiadomienia. I pełna encyklopedia związana z grą. No dobrze. Mamy. No i komputer. Musimy kupić spawarkę i musimy kupić pręty. Więc tak, kupujemy sobie spawareczkę. Zatwierdź. I potrzebujemy pręty. Myślę, że to wszystko, tak. Podejdź do magazynu, weź spawarkę, weź pręty, podejdź do bramy z dziurą i napraw bramę. Tu jest magazyn jest dalej. Tu jest magazyn. Tak, to jest to. Tutaj. Ale mamy spawarkę, świetnie. I mamy pręty. Dobra, gdzie się znajduje brama z dziurą? Tutaj. Weź pręty z ekwipunku, umieść je w otworze w bramie, wybierz spawarkę.
Okej. A więc tak, mamy pręty. Jakie ładne spawy. Jeszcze by można to przeszlifować, nie? Cyk, gotowe. Adoptuj zwierzęta w zakładce Adopcja zwierząt. Podejdź do klatki, wpuść zwierzę, nadaj mu imię, podejdź do tablicy informacyjnej i sprawdź potrzeby zwierzęcia. Okej, to kupujemy sobie zwierzątka. Co kupimy? Aha, zbytnio wyboru nie mamy. No sorry, że biały, biały, biały i biały dla odmiany. Natomiast mamy możliwość kupienia dwóch samic. Jedna w wieku 25, druga w wieku 17 lat. I dwa samce, 23 i 28 lat. Dobra, kupimy sobie może te młodsze zwierzęta, nie? Samiec, samica i samiec 28, samiec 23, niech będzie. A, ja nie mogę. Nie mogę kupić więcej niż jedno zwierzę, bo muszę je umieścić w klatce. No, to idziemy tam do klatki w takim razie. Imię zwierzaka. Niech będzie Nosal. A co? Nosal właśnie stał się pierwszym mieszkańcem twojego zoo. Pamiętaj, aby o niego dbać, ponieważ zaniedbane zwierzęta mogą zostać ci odebrane. Pamiętaj także, aby zamykać bramy wybiegów, ponieważ zwierzaki czują się niekomfortowo przy otwartym wybiegu. A myślałem, że mogą wyjść. No dobra, to tak, zamknijmy. I tutaj mamy informacje. Na radość 73%, głód, pragnienie, sen, zabawa, relaks, towarzystwo. Spoko. Podejdź do kranu przy misce i używaj lewego przycisku, aby odkręcić zawór. Dobra, to przechodzimy. Miska z wodą pełna. Teraz z powrotem do komputera kupić jedzonko i wrócić tutaj. Zarządzanie zwierzętami, chleb, jedzenie, pelet. Kupmy ich 10 od razu. Mamy. Weź jedzenie z magazynu. Jest. I podejdź do koryta. Pięknie. Z powrotem do komputera. Ja wiem, że można było to trochę inaczej ogarnąć, żeby nie trzeba było tak biegać co chwilę w to i z powrotem. Coś, czego ja osobiście nie lubię w grach, a więc idź i wróć. Musimy kupić tak, myjkę ciśnieniową, narzędzia, kup, mamy. Teraz potrzebujemy wziąć myjkę, podejść do brudnego kamienia i umyć kamień. Zadanie bardzo ambitne.
Dobra, tu wszystko. Tak. Użyj myjki do umycia całego wybiegu. O co ci teraz wymyślili. Myślę, że nie możemy skakać, nie? Nie ukończone. Jak ukończone? Ale, panie, jeszcze tutaj mamy. Nie możemy takiego syfu zostawić. No, to by było. Dobra, czystość wybiegu, 100%. Przy pomocy slidera otwórz ZO w zakładce statystyki komputera i poczekaj na pierwsze opinie. A więc otwieramy nasze nowe ZO. ZO otwarte. I czekaj na pierwsze opinie. Już pojawiło się coś? Zero kropka 09/3. Goście ogółem 3, cena biletu 94 monetki, tak? Co tutaj jeszcze możemy kupić? Nic, na razie to wszystko mamy. To wszystko mamy zablokowane z racji samouczka, ale tu gdzieś widziałem coś do renowacji. O właśnie. Potrzebujesz wkrętarki. To z wkrętarką wydaje mi się, że... Ludzie chodzą. Dobry. Ja mogę coś tutaj z tym ludziom zrobić? Nie? Wkrętarki i tak na razie nie kupię, niestety. Naprawdę szkoda, że nie można tutaj skakać, nie? Otrzymałeś nową opinię. Szybko. Nosorożce mają pusty wybieg. Potrzebują więcej dekoracji. Mnie zjechali na sam początek. Dobra, idź na wybieg, umieść dekoracje na wybiegu. Dobra, lecimy. Naciśnij V, przejść do trybu dekoracji, wybierz dekorację, umieść ją na wybiegu. Dobrze.
Mamy tryb dekoracji. Co możemy umieścić? Siano, zabawka, drapak do rogów, altana. Nie wiem, taką altanę by można było na przykład tutaj. W tym poidle dać? Nie wiem, czy one tutaj będą wchodziły, na przykład korzystały z tego. Ale niekoniecznie. Drapak do rogów, to myślę, że na pewno się przyda. Dajmy to sobie gdzieś tu na środku. Jeden. Drugi dajmy gdzieś tutaj. Czy taką zabawkę? Nie, można by było dać tutaj na przykład pod tym. Pod tymi skałkami, albo o. Może tutaj źle to będzie wyglądało. Tutaj najbardziej by mi pasowało dać. O, dajmy. Sianko. No, sianko można by też umieścić. Dajmy sobie. Że wystarczy i idziemy sprawdzić opinię. Na drugim wybiegu znajdują się straszne schronienia. Mam nadzieję, że żadne zwierzę nie będzie musiało żyć w takich warunkach. O, o, kup młot, kup łopatę. Dobra, to kupujemy. Mamy młot, mamy łopatę. Zabieramy to ze sobą i idziemy kombinować z tymi schronieniami. Jest łopata, gdzie jest młot? A jest. A nie, to nie jest moc. Gdzie jest moc? Tu jest. Przejdź do starego szałasu. Gdzie jest ten stary szałas? Tutaj. Miałem przejście, tak? Mając młot, wciśnij i przytrzymaj, aby naładować pasek siły, a następnie puść. Worek jest pełny, no ale co ja z tym workiem mam zrobić tutaj? Tak, wyrzuć śmieci.
Da, i teraz musimy zniszczyć ściankę dekoracyjną. Co to będzie? A, tu jest. Okej, okay, sprawdź opinię w komputerze. Tablica informacyjna przy wybiegu nosorożców wygląda, jakby miała zaraz spaść. Trzyma się na jednej śrubie. No to to jest teraz to, co ja tam patrzyłem. Trzeba kupić wkrętarkę. Ciekawy system. No i tablica naprawiona. Aha, to nie ta tablica. Nie tą tablicę naprawiłem. Dobra. Moment, 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 bo my musimy naprawić, ale tablicę znajdującą się z tamtej strony, no właśnie. Nie trafiłem. To szybko to chciałem zrobić. No i ogarnięte. Ogarnięte. Idź do komputera, kup tablet, sprawdź na tablecie. No i wszystko. Już się zastanawiałem, czy będziemy mieli możliwość jakiegoś takiego zarządzania. Może nie w locie, ale bezprzewodowo. Tak biegać do komputera co chwilę? Nie. Okej, okay. Co tam mamy? Tym zabrakuje zwierząt, nie ma co podziwiać. No to czyli doszliśmy do momentu, w którym musimy kupić kolejne zwierzątka. Teraz kupimy sobie ten tablecik, tylko wujek sobie fajeczkę odpali. Narzędzia, tablet, mamy.
Okej, okay, mamy tablecik, mamy. Otwórz encyklopedię w zakładce potrzeby, sprawdź wymogi dotyczące wielkości siedliska. Korzystając z komputera, zaadoptuj zwierzę odpowiednie do wielkości ostatnio wyremontowanego wybiegu. Wypuść, nalej wodę, kup warzywa i owoce. Dobra, czyli tak, naprawione mamy leśną norę. Wielkość siedliska małe. Więc do tego byśmy musieli kupić jakiś zwierz, który będzie potrzebował małe siedlisko. Struś. Gazela. O. Chociażby gazelę byśmy mogli kupić. Dobra, co możemy kupić? Czyli zaadoptować zwierzęta możemy tylko przez komputer. Nie możemy tego zrobić niestety przez tablet. Okej, okay. Mamy gazelę? Mamy gazelę. Albo strusie, co bierzemy? Nie, weźmiemy gazelę. Dobra, samiec. I wrzucimy do leśnej nory dokładnie. A, jeszcze potrzebujemy warzywa i owoce kupić. Kupmy tego więcej. Owoce też kupimy, ok. Dobra, wypuszczamy gazelę. Dobra, jakby ją nazwać? Będzie jak kolo, nie wiem, cokolwiek. Okej, okay, to byśmy mieli. Teraz tak, napełniamy wodę. Napełniamy miski. Ja sobie wziąłem, nie wziąłem sobie jedzenia z magazynu. Trochę warzyw, trochę owoców i załatwione. Dobra, dajemy tutaj jakieś dekoracje. Zastanawiam, one prawdopodobnie pod altanami będą spały? Nie wiem. Dobra, myślę, że wystarczy im tego. Sobie możemy zamknąć. Też możemy zamknąć. Jest. Jest. Zabawa, towarzystwo. I sprawdź nową opinię. Toaleta obrzydliwa. Na bogato widzę. Renowacja. Toaleta. Kupione. I ulepsz wkrętarkę. Ulepszenia narzędzi. Wkrętarka. Ulepsz. Mamy. I mamy nową opinię. Wybieg kryjówka z dżungli posiada obrzydliwe dekoracje. Dobra, gdzie musimy się udać? Tam.
Niektóre stare dekoracje, takie jak podium, rampa, kwiaty w donicach lub stara huśtawka, nie nadają się dla zwierząt. Nakierowując kursorem na obiekt, można go sprzedać przy pomocy F. A, wszystko. Nie, tu już. Zaadoptuj i wypuść zwierzę. Dobra, idziemy do komputera. Teraz tak, zarządzanie, wybiegamy, tu nie zrobię. Kryjówka w dżungli, to nie. Siedlisko duże. To jest duże siedlisko, więc będzie można tam kupić zwierzęta, które mogą mieć duże siedlisko, chociażby pewnie słoń. Dokładnie. Więc jak będzie można kupić słonia, to bierzemy słonia. Można słonia. Bierzemy. Mamy słonia. Czy mogę kolejnego? Nie mogę. Dobra, i to będzie jumbo. Dobra, słonie wypuszczone. Teraz by trzeba było dać mu tutaj jakieś zabawki, ale jeśli chodzi o zabawki, to tam widziałem, że inaczej, u słonia słoń. Jeśli chodzi o zabawki, to kręgiel, żywopłot i zabawka. Dobrze. Zabawka może być. Damy ją tutaj. Do tego. Zabawki. O, mamy kręgiel. Mamy tu. Mamy tu. Wystarczy im. I teraz słonie. Potrzeby. Co one jedzą? Owoce, warzywa, pelet. Czyli tak naprawdę wszystko. Tylko owoce i warzywa. Dobra, czyli paletu im nie mogę dać. Okej, okay, mamy. Sprawdź opinię. Nic w tym zoo nie można zjeść. Nie przyszli tutaj żreć, czy patrzeć na zwierzęta, nie? Cześć, Klaudia. Oki, tak, zamykamy, ale korzystając z szybkiej podróży z poziomu mapy dostępnej na tablecie, przenieś się na plac przed wejściem. Wybierz miejsce budowy, kup budkę schodową. Ej, dobre. Czyli musimy się udać na plac przed wejściem. Where is wejście? Podróżuj do wejścia. Hm.
Na terenie ZOO znajdują się miejsca budowy. Podejście do nich kliknięcie RPM przenosi w tryb budowy. Będąc w trybie budowy można wybudować dostępne obiekty. A kierowując kursorem na kupiony obiekt można go sprzedać przy użyciu. Wow. Mapa ZOO. Ej, może damy sobie mapę ZOO tutaj przed wejściem, tak żeby tutaj wiedzieli, co się znajduje w naszym ZOO. No i co? Budka z hot dogami tutaj, nie? A, hot dogs, tak jest. Tylko kawiarnia. Aha, to czyli te stoisko z hot dogami. Uruchom komputer, otwórz pracownicy. Mamy. Specjalista do spraw marketingu. Sprzedawca hot dogów jest. To trudniej. Mamy. Kup w sklepie automatyczny dozownik jedzenia. Weź dozownik z magazynu. Czyli sklep, narzędzia, dozownik żywności. Kupimy ich 10, jak to we wszystkim. Weź dozownik z magazynu. No nie mogę tędy przejść. Halo? Już nie zmieszczę się tędy. Dozownik żywności jest. Zamontuj. Jest. Dziękuję, napełnione. Kup klucz francuski, kup kran. Najgorzej, bo ja kasy już powoli nie mam, nie? Kup. I kup. Dobra, to jest samouczek, a ja bym chciał za chwilę rozpocząć sobie, moi drodzy, rozgrywkę już samodzielną. Mamy kran, mamy klucz. Plecak możesz otworzyć za... Aha, dobra. Czyli to wszystko z automatu trafia do plecaka. Świetnie. Zamontuj nowy kran. Tylko teraz pytanie, gdzie ja go mam zamontować? Gdzie my mamy znacznik? Tutaj. Czekajcie, ja tutaj jumbo zamknę. Tu. To zagrałem z ZOO Simulator. A, tutaj się. Dobra, zamontuj. I napraw. Co? Mam 3 zwierzaki. Dozownik wody musimy kupić. Co ja tak biegam? Jest wejście. Mamy dozownik wody.
idziemy zamontować u nosorożca. No i jest zwierzątko, co chcesz? Demontujemy kran i montujemy dozownik. Udało ci się zakończyć samouczek. Posiadłeś znaczącą większość umiejętności oraz narzędzi, które pozwolą ci w pełni opiekować się zoo. Przed tobą jeszcze mnóstwo atrakcji i zabawy, nowe wybiegi, nowe gatunki zwierząt oraz wiecznie narzekający zwiedzający. A może wysiłkiem i ciężką pracą uda ci się zadowolić. Wszystko przed tobą. Powodzenia. Okej, czyli teraz tak. A czy my możemy sobie na przykład... Moment, zrobimy tak. Zapiszemy sobie jako AAA. Wyjdziemy sobie do menu głównego. I zobaczymy, czy my możemy rozpocząć grę już na swoim... aha, dobra, czyli to było... Spoko. Ja zapomniałem, jak to z początku wyglądało. Czyli to jest nasze zoo, które sobie nazwaliśmy, tylko że mieliśmy wprowadzenie w formie samouczka. To nie jest zoo typowo szkoleniowe. Dobra, czyli możemy zrobić po swojemu, a co za tym idzie, możemy zaadoptować sobie zwierzątka już tam do tych wybiegów, które mamy. A więc, adopcja zwierząt, nosorożec, tylko że tak, musimy sobie przejrzeć, co my tutaj mamy. Mamy samicę w wieku 17 lat, a więc adopcja zwierząt, potrzebujemy samca w wieku lat 15, może być. Tylko że to kosztuje 6000 monet. I tutaj zaczyna się problem, dlatego że my potrzebujemy kasę, bo ja się oczywiście na samym początku musiałem z tej kasy wytrzepać, no jak żeby inaczej. A to oznacza tylko jedno, że my potrzebujemy zarobić. A żeby zarobić, to byśmy musieli teraz wejść tak. Status zoo. Goście, 49, cena biletów, 102. Muszę przyznać, że teraz człowiek może się sprawniej poruszać po zoo. Spoko. No i tak naprawdę my co, zarabiamy na tych biletach. Pójdziemy sobie przed wejściem zobaczyć do budki z hot dogami. Mogę co najwyżej je sprzedać, a ja nie mogę nic kompletnie tutaj z nim zrobić. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj więcej. Skarbonka na datki. 450 monet. Kupujemy. Mamy. Czyli będziemy mieli skarbonkę na datki. Jak nie ma możliwości szybko zarobić, to się stawia skarbonkę na datki. Dobre. Co tutaj możemy postawić? Drogowskaz nosorożec, hipopotam, słoń, gazela, struś, tygrys. Okej, czyli będziemy mieli tutaj możliwość stawiania, słuchajcie. Czemu nie mogę wyjść? Czemu nie mogę... Faktycznie ja nie mogę wyjść z tego, z menu budowy. Jakiś mały problemik się tutaj pojawił. Czyli będzie miało znaczenie, moi drodzy, co gdzie mamy, tak? Bo chcielibyśmy sobie wtedy postawić
Ławka, ale ławka nie będzie na nas zarabiała. Te typa, no nie mogę wyjść faktycznie. Muszę się oddalić dalej, żeby wyjść z tego. I na przykład, tak jak tutaj mamy nosorożca, no to na przykład można by było postawić gdzieś tutaj znak, że do nosorożca na przykład tutaj w prawo. No i tutaj gdzieś by był też znak. Jak będzie można oczywiście postawić, że wejście do nosorożca. A nie, przepraszam. Ja z złej perspektywy patrzę. My nie musimy ich kierować do wejścia. Dlatego, że oni oglądają tu z zewnątrz, a wejście są dla mnie, jako do osoby zarządzającej. Widzicie? Głupi czasami też się czegoś nauczy. Dobra, to czekamy, aż kasa jakaś będzie wpływać. Zobaczmy sobie jeszcze na opinię. Mamy 51 sprzedanych biletów. Wow, 52 już. Wydatki ogółem 48, prawie 9 tysięcy, przychody 7 tysięcy, budżet 3100. Dobra, jakieś opinie nowe? Nie, nie ma nowych opinii niestety. Gdzie jest moja budka na datki? Brama na wybiegu leśna nora jest zepsuta. Dobra, mamy tu jakieś datki? Nie. Mogę pozbierać. Dobra, no idziemy do leśnej nory. Leśna nora to jest tu. Nie, kryjówka z dżungli. Leśna nora tutaj. A więc naprawiamy. Potrzebujemy pręty. O, idziemy kupić pręty w takim razie. Narzędzia, materiały, pręty, kup 2. Jee, ale tu jest drogie te pręty. Teraz dopiero widzę, ile za to muszę zapłacić. Mamy pręty. Idziemy naprawić. Spalarka. Naprawione. Dobra, w czym tutaj jest problem? Głód. A dlaczego głód? Żeby już się jedzonko skończyło? O, faktycznie. Jedzonko się skończyło. No to dobra, bierzemy dozownik żywności i montujemy dozownik. Tak jest, teraz dajemy tutaj pelecik do pełna i niech się samo uzupełnia. Tak, no tutaj musisz spawać, jak jest potrzeba. Woda napełniona. Kasa, potrzebna kasa. W ogóle musimy naprawić wybiegi wszystkie. Dobra, to teraz się tak przerzućmy między wybiegami. Ponaprawiamy te wybiegi.
Kurde, ja spawać nie umiem, ale zobacz, jakie piękne spawy robię, nie? Dobra, kolejny wybieg naprawiony. Nie, jeszcze chyba nie wszystkie, bo widzę, że dalej mamy 3 na 6. Tu niby naprawiony, tutaj też niby naprawiony. Tu wymaga naprawy, nie wymaga. Tutaj wymaga prętu. Tutaj potrzebujesz wkrętarki. Naprawione. No i co? Teraz trzeba będzie jeszcze pręty kupić. I znowu nie zaoszczędzę nic kasy, nie? Znowu u nas rosta jest zepsuty. Tutaj wszystko gra i buczy. Dobra, to teraz tutaj się przerzućmy. I to było tu. Okej, okay, możemy sobie posprzedawać 200, 150, 300, no, trochę tego wpada. Może się uda uzbierać na nowe zwierzątka, tylko że tak, ja nie chcę kupować nowych zwierząt, tylko chcę kupić do obecnych. Ale tak, żeby one tam samotnie nie były. Dobra, tutaj mamy, tak, mamy naprawione wybiegi, 4 na 6. Teraz wchodzimy tutaj. I tutaj też prawdopodobnie mamy na sprzedaż, tak. Wszystko, ok, czyli bierzemy młot, rozwalamy.
Tutaj będziemy mogli mieć tygrysy albo jakieś lwy, bo widzę, że już tutaj jest mięso wrzucone. Na pewno jakiegoś drapieżnika. Okej, mamy piąty wybieg naprawiony i przerzućmy się, że tutaj do takiego średniego. A, nie mam prętów. A, już mam 6000, trochę kasy już wpadło. Że właśnie, według zadania my mamy zaadoptować 6 różnych gatunków zwierząt. To jest do każdego wybiegu po jednym zwierzęciu. A to troszeczkę burzy mój plan. Coś jeszcze do sprzedania? Nic. Co tutaj jeszcze byśmy musieli zrobić? Jest jeszcze jedna prętyna. Tylko mięso. Tutaj działa. Tutaj jest ok. Prawdopodobnie tablica gdzieś będzie zepsuta przy tym wybiegu. Tak jest. Dobra, to byśmy mieli. Okej, to w takim razie wracamy do tego budynku. No i wypadałoby dorzucić jakieś nowe zwierzęta. Dobra, to weźmiemy sobie lwa, samca. 8000 kosztuje, wow. A ta gra jakaś sławna. Nie, to nie jest sławna gra, to jest nowa gra.
O, hieny by można było. 1500, adoptuj. Że to są średnie i duże siedliska, te, które ja tutaj mam. Że ja ją kupiłem już, nie? Nie, nie kupiłem. Dobra, zobaczmy sobie hienę. Ona potrzebuje małe siedlisko. No właśnie. Goryl, średnie siedlisko. Może jego sobie weźmiemy. Niedźwiedź grizzly. Goryl 7800. Kurde, drogie. Sześć i pół tysiąca, niedźwiedź, samiec, niech będzie. Rzucimy go tam do średniego, natomiast ja jeszcze zobaczę się upewnię, żeby się nie okazało, że on dużego potrzebuje. Nie, średnie siedlisko. Dobra, jak niedźwiedzia nazywamy? Niech będzie i Edek. Dobra, tutaj tylko mięso, a więc tak, zakupy, jedzenie, mięso. Mamy też automatyczny karmnik, znaczy ten do podawania pokarmu. Go zamontuję od razu niedźwiedzia, a co? Polędwiczka. Dobra, mamy napełnione, mamy. Wodę. Ja mam automatyczny ten, do... nie mam. Escape nie działa, no co jest grane? Nie mogę faktycznie wyjść.
Dobra, teraz możemy się przerzucić z powrotem tutaj. A muzyczka fajna, taka relaksująca. ...74 sprzedane bilety. I bez nowych... ...bez nowych opinii. I tak, pójdziemy sobie wyremontować pozostałe wybiegi. Tylko, że pręty będą potrzebne. To jest największy problem na obecną chwilę. No, ja tam nawet nie wejdę do środka, jeżeli nie naprawię prętów. A wszędzie są pręty zepsute. A ja nie mam kasy, muszę czekać na kasę. Dobra, kupimy 3 pręty. Dobra, naprawione. Teraz tutaj na razie nic nie musimy dokładać. Tu mamy 2 ścianki do zniszczenia. A coś na sprzedaż? Nic. Ja myślałem, że coś kasy biorę. O, mamy nową opinię. Dzień w ZOO wspaniały, ale cieknący kran psuł trochę wrażenie. Nowy obiektyw w ZOO to super zmiana, zwiedzanie jest teraz jeszcze przyjemniejsze. Cieknący kran by trzeba było ogarnąć. Kasa, kasa. Wszystko się wokół kasy kręci niestety. Okej, okay, mamy kolejny wybieg naprawiony. Sanitariaty.
Jedzenia nie ma już. Czekać na gotówkę. Teraz tak, przejdziemy sobie tutaj. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Nie, wychodzi na to, że tu nic nie ma do zrobienia. Ewentualnie można by było użyć myjki ciśnieniowej. No to też jest wszystko czyste. Nie trzeba nic myć. To jest też czyste. A, tu jestem. Nie trafiłem. W całości naprawiony i gotowy do użycia. Miska z wodą. Aha, bo ten kran tutaj jest cieknący. Tu jest jakiś problem. Nosorożca. Tak? Słonia, usłonia. No, naprawione. Napełnimy miskę z wodą. Brama na wybiegu leśna nora jest zepsuta. Przecież dopiero co tam byłem i naprawiałem. No i kupiłem trzy pręty, żeby ogarnąć trzy wybiegi.
A tak naprawdę zużyłem jeden pręt do nowego wybiegu, a dwa pozostałe do naprawienia już obecnego. Tam się zaś zepsuło. Albo jest puste. Potrzebujesz klucza francuskiego. Musimy ulepszyć klucz francuski. Na szczęście mogę. Już mam na tyle kasy. Okej. Myślę, że możemy zaadoptować gazelę. O. Tu jest kolo. Samiec 8 lat. Więc kupujemy tym razem gazelę. Ale samice. Mamy. Jak ją nazwiemy? Tam jest kolo. To niech będzie kola. Niech będzie kola. Zabawa. Głód, pragnienie, sen. Sen i zabawa jest tutaj niespełniona. Ten sen by trzeba było jeszcze może ogarnąć. O, niech mają. Nie, moment, bo tam są łóżka. A nie wiem, czy nie zawaliłem tego. Jak my tu wejdziemy, mamy łóżka i schronienia. Właśnie, albo parasol. Wejdźcie. Nie wyjdę z tego. No, jak wejdziemy sobie tutaj w gazelę. De facto one nie potrzebują nic poza tym. No i nie ma kasy. Idziemy zobaczyć do tego pojemniczka z tymi zdatkami. Nie pamiętam, gdzie je postawiłem.
pozownik wody się zepsuł. O, jest, jest, jest. Rzuć pan coś. O ty, dziadu wredny. Prawie 3000. Ej, kurde, to ja więcej zarobiłem niż na biletach. W ostatnim czasie. Dobra, dozownik się zepsuł. Tutaj, tak? Tak. Znowu ten sam dozownik, ej. Jak one się tak będą psuły, to nie będę ich zakładał. Tam u gazel wygląda spoko, z zabawą trochę gorzej. Gazela, potrzeby, żywopłot i siano, a ja u nich nie mam nic takiego, bo te drapaki są niepotrzebne. Ja tego nie mogę sprzedać. Patrz, nie mogę tego sprzedać. Myślałem, że te obecne dekoracje, że ja mogę to sprzedać. Czekaj, jak z tym wyjdę? Wraca do pierwotnego stanu, tak? Trudno. Dobra, dajmy im sianko. I żywopłot, tak? Chyba wystarczy. Dobra, co tu jeszcze mamy naprawione? Mamy stary rezerwat, taki minimalny. Tu jest. Tutaj mamy słonia. A tutaj ten kran trzeba będzie. Inaczej, może nie będziemy go naprawiali, tylko kupimy sobie. Nie mogę kupić dozownika wody. To jest to? Nie. Wziąłem dozownika ze sobą, nie? Ej, no, niby escape działa, a nie działa, nie?
stanie sterowania. To jest escape. Bo escape jest nieustawiony. Ha. Bierzemy się za dozownik wody. Teraz tutaj. Mam nadzieję, że dozownik wody wystarczy, że nie będę musiał tego jeszcze dodatkowo naprawiać. No i wszystko. Na tą dziką polanę można by było wrzucić. Ale moment, jeszcze sobie ogarniemy. Sobie wrzucimy hieny. Tak myślę. Bo to jest mały wybieg, więc wystarczy. Dokładnie. Małe, tak jest. Bo fenki. Nie, fenek drogi. Bierzemy samica 11 lat. Wiemy. Jak hienę nazywamy? Ach, ja już mam. Będzie Bradley. Nie wiem czemu, ale spodobało mi się. Dobra, mamy piąty gatunek. Ile jeszcze mamy kasy? 1453. Ale to jedzenie w misce ucieka. Ojej, jak to idzie. Tu nie jestem zdziwiony, że to się zepsuło. Snem jest problem.
nie mogę tego sprzedać. Co, teraz ten wybieg ja bym chciał sprzedać, nie? Bo on mi jest niepotrzebny. Ja zamiast tego chciałbym kupić... chciałbym, słuchajcie, kupić parasol. Jak to sprzedać, nie mam zielonego pojęcia. Jak wcześniej te niepotrzebne rzeczy tutaj można było sprzedać, tak to jak sprzedać, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, dajmy im ten parasol tutaj. Dobra, to nigdzie nie pisze. Musimy to najpierw podnieść, a dopiero teraz nacisnąć F, żeby to sprzedać. Jaki bezsens. Teraz by się zgadzało, tak by to mogło wyglądać. Ja mam jeszcze pojemniki na wodę, nie mam. Serio, nie wiem co z tym snem ewentualnie. Mamy 3400. To jeszcze trzeba było. Dobra, to idziemy naprawić. Tutaj sobie wpuścimy na przykład, nie wiem, fenki.
Gotowe? Gotowe. Dobra, i tutaj umieścimy prawdopodobnie fenki. Sobie zobaczymy, co tam możemy kupić ciekawego, nowego. Za niewielkie pieniądze oczywiście. Aha, jeszcze sobie zobaczymy. To było to? Dzika polana? Nie. Aha, jeszcze tablice. Dlatego go nie widziałem. Wybieg gotowy. Teraz przyjrzyjmy się temu bliżej. Nie tutaj. To jest małe siedlisko i tam możemy kogoś wrzucić z roślinożerców. Tutaj. Kogo możemy wrzucić? Może strusia? Tam strusia faktycznie. Mig. Okej. Okay. Rozwin infrastrukturę zoo do 15 obiektów. Czyli tutaj wszystko to, co mamy tu. O, właśnie to. To możemy. Skarbonka, nadatki. Bierzemy. Skarbonek, nadatki, nigdy dość. I teraz tutaj, co my tutaj mamy? Tutaj mamy strusie. Więc tutaj byśmy mogli sobie dać strusia. O. Mamy. Skarbonka, nadatki, bierzemy. Ja myślę, że najpierw w pierwszej kolejności to te skarbonki, nadatki trzeba ogarnąć. Nie, tam jakieś kosze. Coś podobnego. Skarbonki, nadatki. Nie wiem, za 50 może być. Ławka na razie nie.
Dobra, gdzie są najbliższe skarbonki, te co ja już postawiłem wcześniej? Ważna rzecz, te skarbonki. To gdzieś tu było chyba. To się faktycznie przerzuciłem. Skarbonki, tu gdzieś to było. Nie? Nie. Te świeże, nowe. Ja tam te postawiłem tu na zewnątrz. Przed wejściem. A. ...1463. Nie najgorzej. Brakuje mi informacji na temat tego, ile hot dogów się sprzedało. Zoo wygląda teraz fantastycznie z nowymi obiektami. Świetne zmiany, nowe obiekty ułatwiają poruszanie. Nowa infrastruktura w zoo to strzał w dziesiątkę. Jesteśmy świeżo po wizycie w ogrodzie. Zastanawia nas stan bramy jednego z wybiegów, czy na pewno nie uciekną z niego zwierzęta. Gdzieś tam brama jest pewnie rozwalona. W każdym razie trzeba będzie się tym zająć, ale to już, moi drodzy, przy okazji kiedyś, jak sobie do tego tytułu wrócimy. Krótko podsumowując, gra mocno relaksacyjna, ale jako że ja jestem osobą, która szybko się zniechęca, która szybko łapie irytację, która szybko traci taką radość z zabawy w dany tytuł, jeżeli musi wykonywać ciągle jedno i to samo. Niestety tutaj jesteśmy po prostu zawalani taką formą rozgrywki, a więc idź i przyspawaj pręt, idź i zbóż ściankę, idź pozbieraj gruz, idź, napraw wodopój, idź i jeszcze raz idź i zrób jedno i to samo. Ale żeby nie było nudno, no to damy wam cztery czynności i będziecie je wykonywali na zmianę. To jest niestety według mnie duży mankament tego tytułu. Można było się bardziej postarać, zdecydowanie bardziej się można było postarać. No i przede wszystkim sytuacja, która tutaj przede wszystkim u nosorożca miała miejsce. Mamy podajnik do wody i on w ciągu 10 minut zepsuł się 3 razy. Really? To będziecie nas graczy, nam graczom fundować 3 razy zepsucie jednego i tego samego, żeby nas jeszcze bardziej pogrążyć i wnerwić tym, że musimy iść i to samo zrobić. Natomiast jeśli chodzi o całokształt, moi drodzy, przyjemna gierka, miła w dotyku, miła w odbiorze, miła w posłuchu. Nie wiem, jaka jest jej cena, zaraz wam dokładnie powiem. Zoo Simulator, zobacz w sklepie. Moi drodzy, gra 72 zł. Za to, co aktualnie dostajemy, to można spożytkować te 72 zł na coś zupełnie lepszego, na coś zdecydowanie lepszego, a niekoniecznie pakować tutaj. No i myślę, że podobnie tak jak w dniu wczorajszym, Harvest Days, tam sobie to oceniliśmy na 5 na 10, myślę, że tutaj również takie 5-6 na 10.
można śmiało powiedzieć. Nie jest to zła gra, tak jak mówię, relaksacyjna, bardzo mocno relaksacyjna. Typowa faktycznie taka bieganka od jednego do drugiego. Tylko po to, żeby się pobawić na przykład kluczem francuskim. Spoko. Na krótki okres czasu, na 2 godzinki, żeby sobie pobiegać. Chociaż widzicie, mamy dokładnie 2 godziny i 25 sekund live'a. I powiem szczerze, że ja już mam osobiście dość. Nie chcę mi się, po prostu dalej mi się nie chce grać. Być może wrócę sobie do tego tytułu za tydzień na kolejne 1,5 godzinki. I to tyle. Taka jest moja skromna opinia. Nic tu więcej chyba dodawać nie muszę. Moi drodzy, widzimy się jeszcze wieczorkiem. Natomiast za te obecne testy serdecznie wam dziękuję. Spokojnego popołudnia. Do zobaczenia później. Na razie.